Witamy wszystkich z piekar śląskich. Zaś mam nadzieję, że dzisiaj ta rajza, która miała być w niedzielę, się uda. Wtedy się nie udała. Czyniem starania, żeby się jednak udała. Tam, nie wiem czy widzicie, ale to jest zbiornik Kozłowa Góra. Tam jest kościół, prawdopodobnie ten Syców, bo to tam było na takim wzniesieniu i tam się skończyła moja rajza. Ale dzisiaj już wszystko powinno działać. Wczoraj żech to testował, zrobione jest i jak widzicie jest też osłona już. Z mądrzołych dołych osłona, więc nie powinno się nic złego wydarzyć. Jedyna różnica jest taka, że dzisiaj nie będzie mszy w piekarach, bo dzisiaj jest piątek, 31 maja 2024 roku. Tam za tym masztem jest widoczny Hanej Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. To jest druga kierunek, jeżdżymy też na Częstochowa tutaj. Także spoko, ale ruch tu jest teraz dosyć spory. A ja jadę do Kalwarii Piekarskiej. No i słuchajcie, zrobiłeś błąd. Nie miałeś zapięcia do rowera. Zapomniałem, sam tu kupiłeś tutaj. Sam tutaj jest sklep rowerowy. Udało się mi. Całe szczęście. Bo słuchajcie, bez zamknięcia to dzisiaj ani rusz. A chciałeś iść na Orlen, coś sobie kupić do żarcia. No chciałeś sobie rower zapnąć, a ty wypa, nie mam zamknięcia. Teraz się nie będę wracał 80 km do chałupy, nie? No i tutaj jest ten plac, jest genał znany. Byliśmy tu w niedzielę. Kalwaria w Piekarach Śląskich. Z kuli Bożego Ciała tu jest zrobione. Fajnie to wygląda. Fajniście.
jestem w kościele. Powinni napisać Jorze nie w kościele. Kościół jest zawrzyty, tutaj chopy, rynsztunki stawiają, a kną niesamowicie. To jeszcze piekary są, słuchajcie, praktycznie całe piekary, że przeszedł z buta. Tam jest ruch jak pierun, zresztą widzicie tam, ale była piekarnia i że się jedzenie kupił. Trzeba się trochę posilić, bo po tym nie wiadomo co będzie. Także na razie przerwa na posiłek, a potem jademy dalej. Ja, no moja ostatnia rajza na tym terenie też tutaj prowadziła, bo ja jadę dokładnie tym samym śladem do tego Sączowa, czy Syczowa, czy jak mu tam. I mam nadzieję, że dzisiaj mi nic z tych planów już nie skrzyżuje. Keszów nie zbierałem w piekarach, bo tam ludzi masakrycznie dużo, a i też dość dużo czasu, żech tam stracił. Także kesze będą teraz na trasie. A po lewej stronie wy tego nie widzicie, zresztą ja też, jest rzeka Brynica. Kiero tutaj stanowi granicę Śląska i Zagłębia, czyli Śląska i Małopolski. Słuchajcie, mamy pierwszego kesza dzisiaj też. Miejsce dość specyficzne. Kaj przebiegł genał 19 południk przez okolice piekar tutaj. Tam jest niedaleko Brynica, ale nie będę wam pokazywać całej tej okolicy, bo muszę dotrzymać tajemnicy. Kaj skrytka jest ukryta. Ostatnio jakich tu był, nie powiedziałem wam jednego faktu. To jest miejsce, kaj przebiegło 19 południk. Tutaj jest Brynica. Tu kończy się jego bieg na Śląsku. Tam już jest Małopolska, czyli Zagłębie Dąbrowskie. A my jademy dalej i jademy właśnie na teren Zagłębia. Większą część rajzy tam będzie. Tak się to jakoś dziwnie składa, że no tak się nam trafiło. Tutaj bloki, piekar, tam miejscowość Bobrowniki. Kiedyś też to była granica prusko-rosyjsko, także nawiązanie do starej granicy jest, co prawda nie tej, co my robimy, prusko-austriacki, a tutaj była granica prusko-rosyjsko, prusko-rusko granica. Ja. Widać Brynica. Wyłożono jakimiś kostkami. No, to też tak jest, że tutaj dali są te animozje śląsko-zagłębiowskie. Słuchajcie, próbowałem to załagodzić w Dąbrowie Górniczej. Napis nad jednym z jezior Pogoria to wszystko zniszczył, także nie ma opcji. Nie będziemy żyli w zgodzie. A jeszcze tylko z 29 maja decyzja prezydenta Dudy o nieuznaniu Śląskiej Gotki za język regionalny. Za to wetowani, no to wszystko pogłębio. A tu mamy przystań kajakowo. Ja, są na kajakach.
A nie, nie ma przystań, tylko się tak zatrzymać. Ginał. kajakiśląskie.pl. Tutaj też mamy ciekawy obiekt na trasie. To jest dawny most kolejowy. On był wykorzystywany przez istniejącą od 1911 roku Gruba Jowisz, czyli dzisiejszy zakład górniczy Wojkowice. Czyli tutaj jakoś i sztreka szła Kiesi. I to jest ciekawa sprawa z takimi rozmaitymi mostami, bo to jest kawał naszej pięknej historii, zwłaszcza że tutaj była granica, ale pytanie, czy on, ta granica pamięta? Ja myślę, że nie, bo chociaż 1911, no to bych się tutaj troszkę zastanowił. Tutaj wam jeszcze pokorzę, jak to tak tutaj szło. No rzeczywiście tutaj coś musiało być, no pewnie nasypy już są porozbierane. Oczywiście no musiało być tu naśmiecone, a to inaczej nie może być tak, żeby nie było naśmiecone. A tam piekary. I czy zaś dzisiaj burza skrzyżuje plany? Oby nie. Ale RCB przyszło. Wczoraj też przyszło, a niczego nie było. No to jestem w miejscowości Dobieszowice. Pseudo ścieżka rowerowo góry doliny. Zjazdy na posesję. Czyli coś, czego być w ogóle nie powinno. Tutaj że natrafił na taki szlaki rowerowe, zielony i czarny. Brynica to nie granica, no nie wcale. Turystyka rowerowa atrakcyjnym sposobem aktywności. No to się zgodzę. Niezdara most na rzece Brynicy przez Las Wymysłowski 8 km, Świerplaniec Pałac 6 km. Siewierz 45 km, zbiornik Kuźnica Warężyńska 64 km. Ja, są my w tej chwili pod autobaną A1. I słuchajcie, tutaj mamy taki absurd trochę. Przejście do zwierząt oddzielone od drogi wyciszeniami, bo tam za tym też jest droga. I uznali to, co niektórzy, za absurd. Kieszarzech też tutaj znaszał. Także spoko. No to już miejscowość Sączów. Tutaj kaj się skończyła moja poprzednia rajza. I oby się znowu nie skończyła. Bo to nie wygląda za fajnie, słychać grzmoty. Oby grad nie ciulał tam kajka i mu auto. O cholera, błysło się teraz. Niedobrze. Panocku, niedobrze. Jedyne musieli coś wykombinować, kaś się skryć. Co by to mnie nie dopadło. Chociaż właściwie to mogłeś zostać tam kaj ten kesz. No ale teraz już trudno. Żeby się zaro nie sączyło, ale z nieba. Jadę na Żarowicę. Z
są przystanki autobusowe, także spoko. Skałki tu są, kurde. A widzicie, tutaj nawet samaki ktoś hoduje. Wiele maków w Ożarowicach. A tu niestety niebezpieczne dźwięki. I chyba obejrzymy, kaj to idzie. I czy będzie to na mojej trasie, czy nie. Jest przystanek. Jest, derkusia. Będzie chyba koło Pyrzowic, kajsi. Jakby nisko leci ten fliger. A tam burza. Nie, gdzie nał? Ale ja się wracam pod dach. Poczekam tak troszkę, aż to się tu ogarnie obok. I będziemy dalej robić rajza. Bo tam już jest Pyrzowice. Tam już fligry stoją. No i siłą rzeczy niestety mamy przerwa w rajzie. Jak widzicie, leje tutaj tak ze 3-4 razy dość potężnie. Kajś strzeliło. Grumy walą. Dobrze, że krupy nie lecą. Mam nadzieję, że tam kaj auto tutaj też krupy nie poleciały. Ołoczcie jak tam jest. A ja tam miał jechać. Dobrze, że się tutaj zatrzymał. Dobry. Ja się tutaj tylko schowałem przed deszczem. Okay. Tutaj widać, jak ta burza się przemieszcza. Ta niebiesko kropka to jest tejo, a tutaj było widać, że dość mocno zasobno w pieruny. I jakże skończył poprzednie wejście, to tam, w tamtym rejonie potężnie hukło. I to już jest lotnisko. Pyrzowice. Teren lotniska, wstęp surowo zbroniony. Też tam nie zamierzam włazić. Tu jeszcze widać ta burza. No, słuchajcie. Widać się, na rowerze nigdy tu nie był. A tam za mną się chyba zepsuł przejazd kolejowy. Szlabany się nie chcą podnieść. Bestusz. Ja zrobił coś nielegalnego. Przelozłych, ale auta nie przejadą. Bo tak to bych w życiu nie przeszedł. I mam nadzieję, że takie epizody pogodowe już nam dzisiaj nie będą zawadzały. Garmin mnie kludzi jakimś dróżką. Dopiero cash jest z miejscowości Zędek. Przy kościele podobno. Także jadymy dalej. Oby to było koniec z burzami na dzisiaj. A tu mamy autobana. A jeden kierunio jechołek dzisiaj i jeszcze by da wracał. A i tu wjeżdżamy na drogę serwisową. Dobra. No to spoko. O, widzicie.
na Bielsko-Biała, Cieszyń, Zwardoń, Katowice i we wszystkich tych miejscowościach był. Właściwie w Katowicach, Ostrawie, Ogorzyczkach, wszędzie żeś tam był na kole. I tu mamy droga serwisowa. Jademy do Burzy. No to już miejscowość Zędek. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie, jak asfalt paruje. To oznacza, żeby te rajdy zrobić jak najszybciej i stąd spadać, bo może być powtórka. A tam furt zamroczone. Są my w miejscowości Zędek, tu jest fajny kościół. Ja też można będzie zaparkować, ale nie w niedzielę. I taki posąg przy tym. Tu jest Chrystus z jakimś baranem. I teraz do miejscowości Mierzęcice. Nie mamy żadnych keszy. Słuchajcie, musiałeś trochę poczekać, żeby tutaj cokolwiek nagrać, bo przyjechały łapiduchy i z auta wyciągali trona, także z wiadomych powodów nie nagrywało. Mam nadzieję, że już nic innego się mi dzisiaj takiego nie przytrafi, bo burza, nieboszczyk, to jest trochę za dużo wrażeń. No i to jest dalej ta miejscowość Zędek. Słuchajcie, są takie typowe polskie wiochy, że chałupy są tylko koło drogi, a za tymi chałupami lasy, pola i psy dupami szczekają, nie? Nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale zobaczcie. I tak w większości wsi w Polsce wygląda. No tu jeszcze tak nie ma, ale tam jakże jechał przed tym, to tak było. Także dziwnie się czuję, będąc w takiej miejscowości, bo u nas na Śląsku tak nie ma. No bo wiecie, że my nie są na Śląsku, że Pyrzowice i Zędek to nie są miejscowości śląskie. A i drogi też tu mają trochę dziurawe. Powiem wam tak, tu jest pierwszy raz moja rajza, ale chyba nie będzie pierwszy raz i jedyny, bo tutaj w okolicy ponoć są bunkry i te bunkry trzeba będzie też kiedy odwiedzić, zaplanować rajza właśnie po tych bunkrach. Większość chałup właśnie z takimi kamieniami stawiano. Kurde, potem wiertać w takich ścianach, borować bormaszyną, to będzie nieźle. I takie chlewy połączone z chałupami. A swego czasu przecał u nas też w starych chałupach tak było, nie? Przynajmniej nie musieli łazić przez pole. Nie wiem, czy tu łażą przez pole, czy przez dwór, jako to tu je. Ale naprawdę. Fajnie tu jest nawet. Jeżdżę w takim lesie, koło miejscowości Mierzęcice. Piaszczyste tereny, słuchajcie, lasy iglaste. A bardziej, tu jest taki bardziej mieszany, ale widać, że są tu pioski. Te bunkry trzeba będzie w tym Zędku odwiedzić. O! A tu zaś mamy lotnisko, słuchajcie. Tylko teraz pytanie, czy ja mogę pokazywać lotnisko? Bo to jest jednak obiekt strategiczny, a w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie, to Pierun wie. Słupek jakiś tu mamy, ale to jest telekomunikacyjny. Tak się trochę czuję, jakby był na granicy z Białorusią. Ja, jest lotnisko. Koncertina jest, żeby żaden nie wlosł pas drogi granicznej.
te fligry tam stoją. Jakoś burza znad Jaworzna się szykuje, chyba ją nawet widać. Także spoko, gmina monitorowana, no proszę. Wygląda jakby to była Białoruś. Takie oto płoty z drutu kolczastego, koncertina. Słuchajcie, samych obiektów lotniskowych, tych takich ważnych, pokazywać nie mogę jednak. Więc niestety. Ja to już Mierzęcice. Jakiś fliger tam słyszeć. Tak po burzy się fajnie jedzie, ale... O cholera. Nad Jaworzna chyba się tutaj zbliżo. Tutaj będziemy mieć sztreka. Kierom odbudowali, bo tutaj długo te cugi nie rajzowały. Tam się coś i kroi, kurde. Nad Jaworznym się zrobiła burza i według prognoz no, powinna mnie minąć, ale cholera wie, co się wydarzy. Tak, i do tego miejsca tutaj no, możemy się tu na chwilę dychnąć. Nie za długo, ale się dychniemy. Rozkład jazdy od 9 czerwca do 31 sierpnia. Będzie nowy. A wy już oglądacie, jak on albo obowiązuje. Pamiętajmy, że ta durna rezerwacja niestety jest wprowadzona w kolejach śląskich. Co my tutaj mamy? Ja, nie wolno na rowerach jeździć. No widzicie. To jest kurcze dotykowe. Ja? No sprawdzimy może, nie? Jadę się? No to... Skąd? Na Częstochowa tu jeżdżą pociągi, proszę. 17.40. Ja. Dotykowe wszystko. Tarnowskie Góry, Częstochowa. No to fajnie. Widać, że to jest nowe. Wszystko odbudowane. Dla tych ludzi, co tu mieszkają, to super. Niepokoi mnie to tam. Ale... Tutaj koło Pyrzowic mamy ruiny pieca wapiennego. Aha, tutaj to jest, ja myślę, że to jest to. Proszę. Ciekawa sprawa. Można wejść do środka. A, nie da się zasute. A, nie by da tam wlazował. Tu co na łeb nie spadło.
Co to było? Co to było? Dość blisko to było. Załączył się mi. Co? No dziwne. Coś ich strzeliło dość fest. Po hiszpańsku gadają. Ja. Poszukamy tutaj kesza i wpadą tu, że zabiją tu jeszcze. Ja i genau, witamy w Pyrzowicach, słuchajcie. Oczywiście samego terminala ani takich rzeczy pokazywać nie możemy. Brama główna tutaj jest. O, widzicie. Jest nawet parking do rowerów. Zadaszuny. Katowice Airport. Ten parkingi pewnie słono płatne. I oczywiście tu lato zrobiono wszystko. Tam genau widać Fliegery, Ryanair i coś jeszcze. A tu jest Bahnhof w Pyrzowicach. Powiem wam, że pomysłowość niektórych kaszerów tam niedosłownie zaskakuje. Fantastyczna sprawa takiego kasza zrobić. Rewelacja. No a tam, słuchajcie, mamy terminal lotniskowy. Nie będziemy pokazywali całości, ale tak to wygląda. I ponownie jestem w Pożarowicach. Zajrzech jest tutaj. Zaś się mroczy, ale mam nadzieję, że to już nie będzie tak jak ostatnio. No to już ostatnie kilometry, Jopojot w Pyrzowicach. Burger jakiś za 37 zł. Dobre było smakować te z frytkami, także polecam. Pożarowice dalej. I oto taka polsko droga. Długa. Ale fajne zadupia. Zawsze to jest coś nowego, bo my na Śląsku są przyzwyczajeni, że jest zawsze ludzi mnóstwo. I raz to ma tych chałup. A tutaj taka typowo polsko wieś. I witam was na granicy Śląsko-Małopolski. Po lewej był Śląsk, jest dalej zresztą, tu już jest Małopolska, Pożarowice, a na Śląsku mamy miasteczko śląskie, to jest rzeka Brynica.
do niej też granica prusko-rosyjsko, Prusy po lewej, Rosja po prawej, także tutaj sięgała władza carska. A to rzeka Brynica, czyli wjechaliśmy na Śląsk, do miasteczka śląskiego. Kieszarzech tutaj niestety nie znam, a szkoda. Taki plac, miasteczko śląskie. Oj, ten wał z tych chmur się mi nie podobał. U nas chałupie leje, Brynica. To tu pewnie, ta chałupa to pewnie jakieś stare celnice wydą. Nie wiem, trzeba to będzie sprawdzić. Pewnie prusko. Bibiela, słuchajcie, Bibiela to jest na Leśnej Rajzie. No Leśna Rajza jest niedaleko, zresztą my wjadymy na nią. Leśna Rajza 2 roki temu przejechała. No i kto powiedział, że nie będzie lasu? I szutru. Taka leśna rajza jest. I fajnie. Niestety idzie na mnie deszcz, więc mam nadzieję, że do auta zdąża dojechać suchy. Ale nie jest to burza na szczęście. No, sytuacja jest taka, że ja tu już był. Leśna Rajza, słuchajcie, wjechaliśmy na Leśną Rajzę przed Świerklańcem. Także ja tu już kiedyś jechał. No to spoko. No, wiatr się coś robi, niestety. Dobra. No, słuchajcie, musiałem się tutaj zatrzymać na dłuższą przerwę. Wiecie, no... Jak coś zjesz, to musisz się wypróżnić. Wcześniej, no. Ale, nie o tym gotka. Słuchajcie, są my w miejscu, kaj widać logry. Ja. Jeden, drugi. Dowiedziałeś się, że tutaj kiesi szła kolej piaskowo. No i owoc witam w Świerklańcu. No, zbliżamy się do parku, ale mamy już 8 wieczór, słuchajcie. Także do chałupy przyjadymy po cimoku autem. Chyba, że mi auto ukradli, to nie przyjadymy. Oj, to by były teraz jaja. No, blisko już jezioro Świerklaniec. Po śląsku nie do końca, bo to jest genau też granica tutaj niedaleko, ale mamy rada. Zajrzę się na tną na Leśną Rajzę teraz koło parku w Świerklańcu. Park, że już wam pokazywał przy okazji Leśnej Rajzy, także może się już na nie wyda kręcił. Coś się to wyklarowało, więc chyba mnie deszcze nie dopadną. Pewnie jak pojadę autem, to mnie dopadną, bo tam widzę, że coś z nad Słowacji idzie, jak sichaje.
ale to już nie będzie taki do mnie ważne. Polecam wam przejechać się jakieś tym leśnym rajzą. Ja nim jechał 2 lata temu z siostrą. Teraz mi siostra w gipsie jest, także niestety na razie i nie zobaczycie na rajzach. Co się stało? No skręciła noga w kostce i śleciała ze schodów w robocie i cała ta procedura, wiecie. No i gips i 6 czerwca jadymy zaś tam do doktora. A no taki pech. Ja. Ale tu wygląda na to, że tu chyba ciulnęło niedawno, bo są kałuże. Kurde, trochę źle, bo ja mam porychtowane auto z takimi zaświnionymi kołami. No cóż, bywa. Tam kajś przy wale jest auto, a tam przed nami ta Tajla Małopolsko i kościół w Sączowie widoczny. Kajże jechał, także spoko. Jest i łabądź, kajsi się te chmury burzowe, kajsi się, to poszło i dobrze. Także chyba nic mi teraz już nie doleje. Jak wielowo pojadę autem, no to trudno. A tu mamy park we Świerklańcu. Tu oczywiście też prowadzi leśna rajza w tym miejscu. Ona się kończy tam przy tamie. Tymi oto pięknymi krajobrazami kończymy ta nasza dzisiejsza rajza. Co to tam tak mrugo? Auto ma takie mrugające światło. Pierdolę. O, tutaj co? Kaczki. Kaczki, dziwaczki z młodymi. A, dajcie pozór. Ale piękne. Ja już widzę swoje auto. To oznacza, że dzisiejsza rajza się udała, że naprawiliśmy błąd w niedzielę. Właściwie to nie była moja wina, że mi się rower pobólił, ale no cóż, no. Tutaj się właśnie zaczyna ta leśna rajza. Ja już to ostatnio godał, jakże tu był, a my tutaj kończymy. Kończymy, ale powiem wam szczerze, że jestem zadowolony z tej trasy i tam na ten zędek trzeba będzie jeszcze przyjechać. W ogóle tutaj w te tereny nieco 2 lata, może wcześniej. Piekary Śląskie, Świerklaniec, Siewierz, zbiornik Kuźnicza Warężyńska. To jest to. Albo to nie jest to? Ja mi się zdał. 60 km. No kurde, to by było coś dziwne. Szlaki tu trzeba sprawdzić, ale już nie dzisiaj. Dobra, ja już się z wami żegnam. Tutaj w Piekarach Śląskich kajmy zaczęli. Nie widać, żeby tu celowo. Gradu nie było, auto stoi.
Mam nadzieję, że będzie jechać. Graduj, jak godą po gorolsku. Krupy. Krupy to je po śląsku grad. Miejsce postoju. Samochodów. Proszę nie parkować przed ogrodzeniem. Nie. Nie, tu też na ryby przyjechał. Ale... O, widać, że tu lowo. Czy mi coś z auta nam się dało. Ale przynajmniej dobrze, bo miałem auto zesrane. A widzicie, jakie teraz mam czyste. No ale cóż. Tym oto optymistycznym akcentem kończymy ta rajza. Cieszę się i do zaś.